Dzień dobry, przygotowuję właśnie sobie coś do jedzenia. Tutaj mam moje ulubione sery. Ser to jest myśliwski wędzony, który jest po prostu fenomenalny. Już wam go pokazywałam na vlogu. Jest po prostu coś przepysznego. Właśnie będę przygotowywać sobie coś do jedzenia. Mam również mój ser z kurkami. Po prostu cud nad cudami. Cóż tu więcej mówić. I mam takich kilka opcji, jak właśnie jeszcze mam pastę z suszonych pomidorów z serem feta, który dostałam od mamy. Możecie tą pastę kupić w Rossmanie, z tego co się orientuję. I jeszcze jej nie testowałam, więc zastanawiam się, czy jakoś to połączyć, ale skoro mam sery, jeszcze ugotowałam sobie jajka, także kombinuję, co by tutaj zrobić. Przekazane do rąk własnych. Czym byś chciał? Ja też zjem chleba. Co? Ja też zjem chleba. Ale z czym? Więc to co lubię najbardziej, to wziąć sobie jedną z takich najmniejszych kromeczek, albo piętkę, albo taką. W sumie najbardziej mi smakuje ta przedostatnia, czyli jest piętka, potem jest następna, czy to jest właśnie ta, taka mała kromeczka, daje sobie dużo masła i... Oczywiście nie może zabraknąć się w moim dniu oleju z czarnuszki, zawsze sobie piję taki olej. No? No co? Dlaczego? Pytasz? Dzisiaj muszę zrobić zakupy w kilku miejscach. Chcę kupić krem, którego nigdzie nie potrafię dostać. Jest tylko w jednym miejscu w Bytomiu, więc musimy tam specjalnie jechać. Chcę kupić kurtkę skórzaną, bo ta zaczęła mi się już trochę psuć, więc trzeba kupić nową i ta, która mi się spodobała, jest w zupełnie innym miejscu. Także dzisiaj trochę zakupów muszę zrobić. Kurtka, krem, musimy pojechać jeszcze w jedno miejsce. Wzięłam sobie taką kamizelkę, jakby mi było zimno. Ogólnie jest ciepło, fajnie, więc powinnam i tak przetrwać bez tego, ale biorę. A nóż mi się przyda. Tam idą te kable, nie? Z czego? No jak kupię. No. A ja chciałam przyjść do Sinseya, bo tutaj mają rozmiar mojej kurtki. Taką sobie upatrzyłam, skórzaną kurtkę i nie było niestety rozmiarów, a tutaj są. Ci się zapnij, zobacz, czy się potrafisz zapiąć. To kosztuje tylko 99 zł. Jak to jest, że inne firmy sprzedają podobne ciuchy za 200-300, a tutaj za 99? Czy to jest to samo? To sam mają, materiał. Mają większe marże po prostu. No, marża. Właśnie jestem w Rossmanie i kupuję sobie krem naprawczy do nocnej regeneracji z neuropeptydami, który jest właśnie idealny po kurasji retinolem, żeby odbudować barierę hydrolipidową. Także biorę i polecam wam.
Czy nie musimy jechać do Plejady? Bo wszystko mam. A, no to super. Jej! Cieszę się bardzo. To dobrze, że tu przyszliśmy. Także dziś wieczorem zrobimy sobie test tego kremu, bo jestem bardzo ciekawa, jak on się sprawuje. Czytałam bardzo dużo pozytywnych opinii na jego temat. Był akurat ostatni i jeszcze w promocji z 50 na 29. Nigdzie go nie można dostać, serio. Wszędzie jest niedostępny. Kurczę, nawet nie zauważyłam, że tam coś jest napisane. A te są nadziewane pretzle. No, one są nadziewane. A tutaj mamy... O, pokaż, z solą jest samo? To bierzemy taki pretzel z solą? Bierzemy pretzel z solą. Teraz bierzemy od... Dobre pretzle. Mamy kolejnego pretzla na testy. O, ten. Urwij mi. Ten jest lepszy. Ten jest lepszy. Nie jest słodki. Ten mi smakuje bardziej niż z pana pretzla. Bardziej przypomina pretzla. Co to jest dla ciebie? Kokosowa. Łukasz testuje nowe smaki. Kokos. Nie, czy to jest zupełnie coś innego? Nie taki mocny kokos, nie? Bo ja lubię taki mocny właśnie posmak kokosa, a to smakuje neutralnie. Łukasz standardowo bierze sobie makaron tajski. Wychodzimy z galerii, a tu już ciemnica. A dzisiaj ma być przestawienie czasu na zimowe, nie? Więc odbiorą nam godzinę słonka i będzie jeszcze ciemniej wcześniej. Bardzo nie lubię tego. O, ja również. Po prostu koniec pracy to będzie totalna ciemnica. No. Jak już o 17 będzie się robiło ciemno, to nie fajnie. Idziemy jeszcze na spacer przejść się do ryneczku, nacieszyć się ciepłą pogodą, bo jest jeszcze fajnie, przyjemnie, ciepło. Jak na październik jest naprawdę super pogoda, także mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej. Popcornik zrobiony. Jeszcze szczela. No, jeszcze szczela. I zabieramy się za oglądanie filmu. Okej, zabieram się za testowanie kremu i zapraszam Was do testów wraz ze mną. Z tym kremem myślałam, żeby użyć albo peptydy sygnałowe z bielendy, albo z dermiki tripeptyd miedziowy, ale chyba wezmę tripeptyd miedziowy. Okej, niech się serum wchłania. My zabieramy się za kremowanie. Ma bardzo fajny, taki delikatny zapach, który nie będzie przeszkadzał, bo wiem, że niektóre z Was pisały mi na przykład, że Folacil ma za intensywny zapach. A ten jest taki bardzo delikatny i świeży. Konsystencja jest taka dość bogata. Taka pompka starczyła mi na całą twarz, ale jeszcze potrzebuję szyję i dekolt.
Okej, mamy to. Bardzo fajne uczucie na skórze. Takie czuję delikatne mrowienie. Bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. I co? Idę spać i zobaczymy, jak moja skóra będzie wyglądała. Dajcie znać, czy chcecie, abym zrobiła Wam taką recenzję, może po miesiącu stosowania tego kremu, jak on się sprawuje, czy jest wart zakupu. Bo mnie ogólnie bardzo zainteresował tutaj skład, gdzie są neuropeptydy, które działają rozluźniająco na mięśnie, które są odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek mimicznych. Ma kwas GABA, który odpowiada za wyciszenie, przywraca skórze równowagę, dzięki czemu skóra staje się gładka, miękka i sprężysta. Także poprawia strukturę skóry, stymuluje nocną regenerację, wygładza zmarszczki mimiczne, otula skórę, poprawia jakość skóry wokół oczu. Także nie bójcie się nakładać wokoło oczu. Także idę spać i dajcie znać, czy chcecie recenzję. I oczywiście, jeżeli podobają Wam się takie vlogi, łapka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!